Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Jeśli się z Wami już witałam wcześniej, no to wybaczcie. Jeśli nie, to witam Was teraz oficjalnie jeszcze raz, bo nie wiem, czy to, co nagrałam rano telefonem, który już po prostu ma taką jakość, że masakra, jak dwuletni, trzyletni telefon traci po prostu na wartości również i... No, to temat rzeka, natomiast nagrywałam coś nim rano i nie wiem, czy to się w ogóle nada do czegokolwiek. Chciałam poruszyć temat trochę snu, trochę stresu, bo dla mnie to są tematy dosyć mocno ze sobą powiązane. Zauważyłam, że z wiekiem, bo ja wciąż jestem osobą młodą, a nie chcę tutaj stawiać się w roli jakiejś emerytki, ale jednak widzę różnicę, jak mój organizm funkcjonuje, jak funkcjonował, jak miałam 16-18 lat, a jak funkcjonuje te 10 lat później. I pewne rzeczy się zmieniły i widzę, jak bardzo stres odbija się na moim zdrowiu. Na dzień dzisiejszy odpukać tfu, pewne takie bardzo stresujące momenty w moim życiu są już trochę zamknięte i dużo rzeczy się rozwiązało, poukładało. Odpukać oczywiście, żeby zaraz nie wykrakać czegoś. Natomiast faktycznie ten czas ostatni miałam bardzo stresujący i to się odbiło mocno na moim organizmie. Stres również odbija się na moich kościach, na moim kręgosłupie, w szczególności już kilka razy miałam sytuację, że po prostu tak mi totalnie siadło na lędźwia, że nie byłam w stanie kiedyś coś wyciągałam ze zmywarki i tak jak już się schyliłam, to po prostu nie byłam w stanie się rozprostować, chodzić prawie. I skończyło się to wtedy jakąś tam fizjoterapią, masażami, tego typu rzeczami, ale po prostu mój organizm jest taki spięty, jak nie wiem, przeokrutnie i to gdzieś się później wszystko kumuluje i wybucha w pewnym momencie. Ale niestety stres również wpłynął dosyć mocno na mój sen. I tak jak kiedyś spałam po prostu jak zabita i nic mnie nie było w stanie obudzić tak łatwo, ani jakieś tam syreny przejeżdżające obok, telewizor grający, ktoś mógł do mnie mówić, słuchać muzyki, światło zapalone, no nic, ja po prostu jak zasnęłam, to jak niedźwiedź, wiecie, sen zimowy. Natomiast te czasy już minęły i niestety w pewnym momencie od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się takie dziwne sytuacje w stylu bardzo takie koszmarne sny, które mnie potrafiły wybudzić, problemy z zasypianiem albo bardzo płytki sen, że budziłam się w nocy. Mówiłam Wam w jednym z vlogów, że miałam taki bezdech senny, czyli takie uczucie, jakby mi ktoś leżał na klatce piersiowej i obudziłam się, nie mogąc nabrać powietrza. Miałam też sytuację takiego właśnie snu okropnego, że ktoś tutaj się włamuje do nas do domu i jakby mój organizm, znaczy moja głowa się obudziła. Ja, wiecie, wiedziałam, że jestem w domu i że to jest tylko sen, ale miałam taki paraliż, że nie mogłam ruszyć ręką, nogą, no nic. I z tym snem zaczęły się pojawiać problemy. Następna sytuacja, taka, która mnie zdziwiła i była dla mnie totalną nowością, to była historia po operacji, jak byłam w szpitalu. Kiedy pierwszą noc po operacji nie byłam w stanie praktycznie zasnąć, jak zasypiałam to tak na pół godziny. Następnego dnia już lekarka widziała, że ja się po prostu męczę, bo nie śpię tak jakby już praktycznie 24 godziny, czy tak podsypiam, no ale to nie jest sen, który przyniesie mi regenerację i takie, wiecie, ukojenie temu organizmowi. To dostałam tabletki nasenne. Później po operacji, jak wróciłam już tutaj do domu, to pierwsza noc też była ciężka. Nie, że ból, że jakoś, nie wiem, tak się źle czułam, tylko po prostu takie galopujące cały czas myśli, taki podprogowy, notoryczne, takie podprogowe, notoryczne uczucie takiego jakiegoś lęku, stresu, strachu, nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać. I właśnie takie myśli, które chcecie jak najbardziej odsunąć od siebie, ale one z uporem maniaka, jak ten bumerang, wracają. I na pewno, bo teraz na dzień dzisiejszy sypiam dobrze i na to wpłynęło kilka czynników, które uważam, że złożyły się tak jakby, wiecie, na pewną całość, która poprawiła jakość tego mojego snu. I po pierwsze, to jest to, że miałam konsultację ze specjalistą, bo mówiliśmy jakieś tam, z czego się w ogóle bierze taki problem ze snem i bezsenność. Później już byłam tak wycieńczona, że gdzieś przysypiałam, ale to był bardzo taki płytki, tak jak mówiłam Wam, sen. Więc on powiedział, zresztą lekarka moja, która mnie operowała, powiedziała, że Pani Kasiu,
problemy ze snem są zazwyczaj konsekwencją czegoś innego, co siedzi w naszej głowie i to nie jest tak, że tabletka, zresztą leki nasenne mają bardzo mocne działanie i szybko się od nich człowiek, z tego co wiem, uzależnia, dlatego ja nie chciałam iść w tego typu farmakologiczne rozwiązania, w leki po prostu nasenne, bo się ich najnormalniej na świecie boję. Nie chciałabym się wpakować, wiecie, w jakąś kaszanę. Natomiast są takie rzeczy, które właśnie, po pierwsze ta rozmowa i gdzieś jakaś praca włożona w to, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w swojej głowie. Nade mną wisiało to cały czas gdzieś tam, jak taki kat stała perspektywa tego, że nie wiedziałam, jaki będę miała wynik, czy będzie on pozytywny, czy nie, czy będzie potrzebne dalsze leczenie, czy też nie. Jak człowiek się boi, a ja się bardzo bałam, to myśli już o rzeczach, które... o najgorszych scenariuszach, więc po pierwsze wizyta u specjalisty, konsultacja, rozmowa i ewentualne dalsze kroki to była dla mnie najlepsza decyzja. Po drugie też mam Wam tutaj do polecenia produkt i ten film jakby może nie tyle, że powstaje przy współpracy, bo ja Wam tutaj nie będę mówić o rzeczach, które mi się nie sprawdziły i wciskać Wam jakiegoś kitu, natomiast naprawdę fajnie mi się tego używa i odezwała się do mnie jakiś czas temu i to jakby wszystko zbiegło się w czasie, że ja faktycznie odczuwałam, jakby miałam problem i napisała do mnie firma Canaste. Oni produkują m.in. olejki CBD i ja od jakiegoś czasu sobie tego używam i początkowo powiem Wam, że ja w ogóle podchodzę sceptycznie do takich modnych tematów i jak ktoś o czymś cały czas mówi i pokazuje, to jakoś tak ja wolę odczekać, aż minie taka, wiecie, pierwsza fala zachwytów, ochów i achów i dopiero później ewentualnie coś spróbować. Natomiast tak jak mówię, no firma się do mnie odezwała i stwierdziłam, ok, spróbujmy, bo jestem ciekawa, bo słyszałam bardzo dużo dobrego na temat tych właśnie olejków. Ja mam tutaj wersję naturalną tego olejku, bo on jest jeszcze chyba waniliowy i czekolada z miętą. I następnym razem, bo myślę, że wrócę do niego, bo naprawdę fajnie mi się to sprawdza, wybiorę sobie wersję waniliową. Tutaj mamy pipetę, to jest szklane opakowanie. Mamy pipetę, która ma miarkę. Ja sobie nakładam pół takiej pipety, wkładam, czy daję tą kroplę, tam kilka kropel pod język, przed snem zaraz, trzymam to około 60 sekund, no czasami trochę krócej, nie ukrywam, i połykam. I to nie jest produkt, który Wam przyniesie taki efekt właśnie jak ta tabletka nasenna, która mnie po prostu zmiotła na dwa dni, wtedy praktycznie ja cały czas spałam i byłam zmęczona i tylko przychodziła pielęgniarka i coś tam mówiła, a ja tylko marzyłam o tym, żeby dalej spać. To nie jest w ogóle, to nie jest lek, to jest suplement diety. I nie zobaczycie może efektu od razu po jednym zastosowaniu, ale ja mam wrażenie, że mój sen jest taki, ja jestem spokojniejsza jak śpię. Nie budzę się już w nocy, ten sen jest na pewno trochę głębszy. Tak jak mówię, to ja nie chcę Wam tutaj wciskać kitu, że to po prostu będzie rewolucja na rynku i wszyscy leczmy tym bezsenność, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że są pewne elementy składowe. Natomiast to mi naprawdę fajnie pomogło. Jeśli byłybyście zainteresowane, chciałybyście przetestować, bo on nie tylko jakby wspomaga nasz sen, ale on też ma fajne, znaczy działa na stres, lekko jakby łagodzi ból. Ponownie, to są rzeczy, tutaj nie mówimy o, wiecie, Boże, jakimś gigantycznej uldze, bo to nie jest, tak jak mówię jeszcze raz, lekarstwo. Natomiast widzę, że po pierwsze właśnie ta rozmowa ze specjalistą, po drugie ten olejek, po trzecie zawsze staram się już teraz, bo kiedyś o to nie dbałam, po pierwsze przewietrzyć sypialnię swoją przed snem, spać w odpowiedniej temperaturze. Ja tutaj też mam klimatyzację w pokoju, więc czasami patrzę na nią, bo akurat nie jest też uruchomiona, chociaż mam okno otwarte, bo ona daje taki większy ruch powietrza, kiedy czasami to powietrze na zewnątrz tak jakby stoi i jest tak duszno. Więc jeszcze powinnam wyeliminować albo ograniczyć ślepienie się w ekran telefonu lub komputera przed snem, czego niestety na tę chwilę jeszcze nie robię i faktycznie przed zaśnięciem zazwyczaj sprawdzam wtedy. Czytam wiadomości, czytam jakieś artykuły, wchodzę na Instagram albo oglądam serial na Netflixie i to faktycznie wiem, że na pewno by moje oczy też odpoczywały lepiej, tym bardziej, że jestem osobą, która chodzi w soczewkach cały czas praktycznie. Ściąga mnie oczywiście do snu. Natomiast jeśli byłybyście zainteresowane przetestowaniem tego olejku, a ja mogę Wam serdecznie polecić tę firmę, no bo
mam z nim sama do czynienia, to na pierwszy zakup, na hasło, które Wam się tutaj teraz wyświetli, macie 20% na pierwsze zakupy na stronie, 20% rabatu. Jestem ciekawa, czy macie jakieś doświadczenia w ogóle z tymi olejkami CBD. Ja ostatnio byłam też na konsultacji u innego lekarza, który dał mi bardzo dużo różnych zaleceń, generalnie w ogóle suplementacji, bo zobaczył moje wyniki, jak tam sytuacja wygląda i śmieję się, że teraz po prostu więcej mam tych wszystkich suplementów i tabletek do zjedzenia niż do połknięcia, niż normalnego posiłku, normalnych posiłków. Natomiast jeśli chcę, wiecie, zrobić wszystko, co mogę najlepszego, bo moje ostatnie przeżycia pokazywały, że można się czuć naprawdę dobrze, to nie oznacza, to jest takie trochę złudne, bo to nie oznacza, że w tym organizmie wszystko jest super ekstra. Strasznie się rozgadałam w tym temacie. Mam Wam jeszcze do pokazania szybkie zakupy z Rossmana. Nagrałam to przed chwileczką, gadałam, a się okazało, że już się nie nagrywało, więc już to wyciągnęłam z siaty. Po pierwsze peeling, kupiłam coś takiego, kończy mi się peeling z firmy Mokosz. I tutaj mamy Nivea. Bardzo jestem ciekawa, bo w sumie, nie wiem, jakoś tak mi się rzuciło to w oczy. Także zobaczymy, czy to pachnie, jak czego się można spodziewać po Nivei. Tak, jak można się spodziewać po Nivei, także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest balsam. Ja już z tej firmy miałam balsam, ale w takiej wersji różowej. On miał taki delikatny zapach róży, zresztą bardzo dla mnie przyjemny. Fajnie mi się sprawdzał, bo konsystencja jest dosyć taka lekka, ale nawet tutaj go przed chwileczką sobie użyłam, żeby sprawdzić zapach. Pachnie tak kremowo, ale przyjemnie. I on jest, to jest nawilżający balsam do ciała, czekaj, się zacięłam. On się szybko wchłania, bo tutaj też czuję na ręce i ten różowy tak samo, ale nie daje takiego efektu oblepionej skóry. Ja nienawidzę, jak balsam cię ma niby nawilżyć, a on tylko się tak przykleja. Ten nie jest drogi, kosztuje chyba mniej niż 12 zł, 10 zł, coś takiego. Mamy dezodorant, tutaj wersja, znaczy tu jest DAF, zapach kokos i jaśmin. W sumie nie sprawdzałam, jak on pachnie. No pachnie kokosem i jaśminem, także tak jak można tego się było spodziewać. I ostatnia rzecz to jest samoopalający mus pianka do twarzy i ciała z Liren. Ja ostatnio używałam bardzo fajnego produktu z Bioderma, który zresztą sobie zaraz zamówię w jakiejś aptece internetowej, bo się świetnie sprawdził, ale o nim Wam powiem może za jakiś czas, bo chciałabym przygotować w ogóle taki film o produktach takich, które nadają nam czy dają efekt opalonej skóry. I co tu jest napisane, to jest niby kompleks Pro Bronze, cokolwiek to jest, lekka formuła do każdej karnacji. Rozprowadzić piankę równomiernie na skórze, po aplikacji umyj ręce. Stosuj 1 do 2 razy w tygodniu lub częściej w zależności od pożądanej intensywności obelenizny. Produkt nie pozostawia śladów na ubraniu. Utrzymuje się do 6 dni. Efekt złocistej naturalnej opalenizny widoczny jest już po godzinie od nałożenia. No, zobaczymy. Jakoś tak, wiecie, miałam iść jeszcze do apteki, ale już stwierdziłam, że musiałabym przejść absolutnie przez całe 2 galerie, żeby dojść do apteki, więc kupiłam po prostu to, a przy okazji też przetestujemy, co to jest. Bardzo szybki i bardzo malutki haul zakupowy. Kupiłam szparagi, na które mam ochotę i zrobię sobie je dzisiaj na obiad. Mamy tutaj całkiem sporą ilość zielonych, bardzo ładnie wyglądających. Kupiłam też białe, także zjem sobie, no nie wszystkie naraz, ale zrobię sobie dzisiaj szparagi. Zrobię sobie sałatkę, mix sałat. Były tak brzydkie te sałaty, to są zakupy z Biedronki, że znalezienie jakiegoś takiego opakowania, który nie byłby już w połowie niezbyt piękny i nie nadający się do zjedzenia, graniczyło prawie z cudem, więc mix sałat i kupiłam jeszcze hummus. I mamy tutaj 3 różne smaki. Orientalny, to jest ten, jest bardzo dobry. Jest z kolendrą, który uważam, że smakuje bardzo normalnie, w sensie jakby jak naturalny hummus, bez żadnych dodatków. Nie czuję tutaj kolendry. Ja kolendrę lubię, wiem, że nie wszyscy, natomiast uważam, że jakby ktoś nie wiedział, że tam jakaś kolendra jest, to by jej w ogóle nie wyczuł. I jest z curry, też dobry, ale ten orientalny smakuje mi chyba najbardziej, bo
już tutaj zamoczyłam łyżeczkę w każdym z nich na próbę. Także taki mój mały food haul. Do sałaty będzie feta, no i zrobię sobie też szparagi. Taki mały, lekki, letni obiad i pewnie będę podjadać ten hummus dzisiaj, tutaj coś czuję. Ja już strój do sprzątania, mam koszulkę z palmą, to jest ta koszulka z Femi, z takimi dużymi palmami też z tyłu i mam do tego krótkie spodnie takie dresowe, to Wam pokażę może później. Ale chcę Wam jeszcze pokazać, wiem, że zawsze są te zakupy, 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 ale byłam wczoraj w TK Maxie i udało mi się kupić całkiem sporą ilość ubrań męskich dla swojego faceta. Oczywiście on te rzeczy musi zmierzyć, bo są kupowane w ciemno. Natomiast pokażę Wam, bo jest ich bardzo dużo. Byliśmy też w TK Maxie jednym, ale nic tam nie było i ja pojechałam coś oddać i było dużo, był dużo większy wybór i mniej przebrany asortyment. Jest bardzo dużo męskich rzeczy z polo. Ja mu kupiłam dwie pary takich dresikowych, krótkich spodenek. Te są właśnie szare, a drugie są w takim ładnym, ładnym niebieskim kolorze. Nie wiem, czy nie będą na niego za małe, no ale spróbujemy. Mają miśka pod spodem i są bardzo mięciutkie. Tu jest kieszonka z tyłu, a tak to są po prostu proste. Tu są kieszenie na gumce, więc się trochę rozciągają, ale też jest tutaj sznureczek, żeby ewentualnie sobie je związać. Więc jedna i druga para, one są w dwóch różnych rozmiarach. Te są mniejsze, te mi się bardzo podobają, sama bym takie chciała. Tu mam dwie koszulki, takie trochę melanżowe. Jedna jest w kolorze takim beżowym, beżowy melanż. Druga niebieska, ta ma kieszonkę, tamta jej nie miała. Tu jeszcze mu kupiłam koszulę, bo już tą koszulę oglądałam kilka razy. To jest super dry. Ma ładny, taki intensywny, niebieski kolor. Mam sukienkę w podobnym odcieniu. Niebieskie, nie niebieskie, tylko białe guziczki. I ona też była teraz na wyprzedaży tej TK Maxowej i kosztowała chyba 60 zł, a ma bardzo przyjemny materiał. I najlepszy łup to jest kurtka, taka bomberka jasna z Tommy'ego Hilfigera, ładnym takim właśnie trochę kawa z mlekiem kolorze, takim beżu, gumka, ściągacz tutaj na dole i na rękawach. To jest S-ka, ale myślę, że powinna być na niego dobra. Jest bardzo ładnie zrobiona, ma ładną też podszewkę tutaj w środku, wiecie, te detale są dopracowane. To by było dla jednego mężczyzny, a dla drugiego, nieco mniejszego i chodzącego na czterech nogach, przyjechałam z takim legowiskiem, które mi się bardzo spodobało, bo ma bardzo ładny wzór. Co prawda jest jasne, a wiadomo, że pieski często się brudzą, mają brudne nóżki i rzeczy jasne nie są najbardziej praktyczne. Natomiast ja te legowiska po prostu wrzucam do pralki i później one elegancko schną, nic się z nimi nie dzieje, bo już to jest któreś z kolei takie materiałowe. Tutaj to jest zintegrowana część, ta podłucha nie jest osobno wkładana, ale jest takie napompowane i jest takie miłe, że ja bym chętnie sama się w nim położyła, gdyby nie fakt, że się nie zmieszczę. Także to też jest w TK Maxx, to legowisko kosztowało równą stówę, czy tam bez złotówki. Ale ma też ładny tutaj kolor, stwierdziłam, że będzie sobie stało w pokoju. Zresztą powiem Wam, bo przy okazji tutaj też mam miśka, który nie jest nowym zakupem, bo misiek już ma rozwalony nos, że większość rzeczy, które ma Leon, są właśnie z TK Maxa, większość pluszaków, naprawdę uważam, że tam warto jest zaglądać. Oni co prawda ten TK Max, który jest tutaj w moim mieście, mam wrażenie, że dział męski i ten dla zwierząt czasami męski jest w ogóle super. Ten dla zwierząt też czasami jest nieźle zaopatrzony. Damski jest bardzo przebrany, ja nawet już nie mam siły tam iść grzebać, więc go omijam po prostu szerokim łukiem. Dawno nie kupiłam nic dla siebie, ani butów, ani kosmetyków tam. Ale te męskie rzeczy, jakoś tak wchodzę, idę od razu na górę, na męski i na dział domowy i faktycznie zdarza mi się tam wygrzebać bardzo fajne perełki, więc czekam tylko aż przyjedzie, zmierzy, bardzo jestem ciekawa, czy zostawimy którąś z tych rzeczy, czy wszystkie pójdą do zwrotu i jak to będzie, to jest jakiś element taki, wiecie, zaskoczenia, nie wiadomo, czy mu się spodoba, czy wejdzie, czy będzie za duże, czy za małe, czy takie. Ciekawa jestem, czy Wy, dziewczyny, lubicie szukać ciuchów dla swoich facetów. Ja bardzo lubię, bo jakoś tak już mi się trochę znudziły te damskie rzeczy,
A poza tym, nie wiem, sprawia mi to przyjemność, jak mogę coś znaleźć, kupić, zamówić, albo po prostu wyszukać coś w internecie, wysłać linka, jak mu się coś spodoba. Takie, nie wiem, sprawia mi to przyjemność większą niż szukanie rzeczy dla siebie po prostu. Także to wraca do torby i czeka na mierzenie. Zrobię Wam mały update tego, co udało mi się tutaj zrobić. W tej szufladzie, to jest dolna szuflada, tutaj na górze, tu na górze jest umywalka. Tu wcześniej w tym rogu stała chemia. Ja też oczywiście chemię mam na dole, ale bieganie z tym za każdym razem mnie trochę wkurzało, więc pewne rzeczy mam po prostu zdublowane. Tutaj są różne produkty do włosów, jakiś suchy szampon, mam tutaj lakier do włosów. No ja używam takich rzeczy bardzo, bardzo rzadko, więc one po prostu tutaj sobie, wiecie, stoją i też się nie zużywają jaśniej w takim szybkim tempie, a nie liżemy tego. Płyny do soczewek. Mam tutaj też zapas jakichś produktów do mycia. Już nie mam tego tak dużo jak kiedyś. Kiedyś kupowałam, gdzie była promocja, to kupowałam, albo było coś, nie wiem, coś mi się spodobało, a teraz faktycznie staram się zużywać najpierw te rzeczy, które mam. Tu na przykład mam jakąś abstrakcyjnie wielką ilość tamponów. To by był zapas po prostu na długi czas, bo nie wiem, co chwilę kupowałam nowe opakowanie. To samo jest z podpaskami tutaj, one też sobie siedzą w takim pudełku. Tu mam maszynki do golenia nowe. Tutaj jest szczotka do szczotkowania ciała. Kleonek patrzy, której jeszcze nigdy, jeśli mam być szczera, nie użyłam. Jakoś tak leży i czeka na lepszy czas. Więc tak, no to tutaj mamy do środka. To sobie tutaj wszystko elegancko poukładałam. W sensie te rzeczy już były. I tu włos spadł. Tutaj też jakieś dziwne są formy. Jakieś ładowarki, szczoteczka do zębów elektryczna. I tutaj chcę dać Dysona. Dlatego, że nie chcę, żeby on już leżał na tym regale. A poza tym tu będzie mi wygodniej. Dlatego, że tutaj jest lustro. Tu jest lustro. Kontakt. Tutaj mam na przykład w tej szufladzie jakieś takie różne gumki, spinki do włosów, więc wiecie, to będzie wszystko tutaj pod ręką. Także on tutaj teraz będzie po prostu miał swoje miejsce. Natomiast ta chemia, o której Wam mówiłam, jest tutaj. No, jest tutaj coś do mycia toalety, zapas mydła do rąk, zresztą beznadziejnego. Kupiłam taki wielki wór i mam czasami taki kryzys, że chciałabym to wylać i kupić coś innego. Jakieś coś do mycia szyb, do mycia jakby całości tutaj i tego blatu, i umywalki, no takie rzeczy, coś do podłóg. Tutaj również, tu są jakieś takie dziwne rzeczy, w pudełku pod spodem mam takim samym z Sephory wszystkie próbki możliwe świata. Tu mam całe takie opakowanie z lakierami do paznokci, takimi wiecie, zwykłymi lakierami, opakowania po biżuterii. Trzymam to, może nie wszystko, tu Tiffany, więcej Tousa, Pandora, no mam to, bo nie wiem, może się do czegoś to kiedyś przyda. Są tutaj też jakieś zapachy, miałam je wcześniej na blacie, ale z tego co wiem, to powinno się chronić je przed słońcem, więc tych, których nie używam po prostu codziennie, to tutaj sobie schowane stoją, żeby się nie psuły. Kilka balsamów, ale tutaj ich nie jest jakoś dużo, więc to jest też ten nowy, który Wam pokazywałam. Ten produkt, który jest zresztą strasznie brudny, to jest Bali Body. To jest niby taki nadający jakby efekt, dający efekt opalonej skóry, ale to jest tak mocne i do tego robi mi to takie smugi, że po prostu szkoda kasy. Tego na przykład produktu nie lubię. On ma nazwę zimowe okruszki i to jest naturalny balsam do rąk i cała, i on jakoś konsystencja mi jego nie pasuje, więc no jest tutaj, ale powinnam się z nim pożegnać. Tu jest ta nowa rzecz, o której Wam mówiłam. Tutaj też jakaś Nivea, ale bardzo rzadko go używam, bo on brzydko pachnie. Ostatnio używam tego, który był dołączony, ja kupiłam zestaw zapach plus balsam, no i używam tego zapachu Tiffany. On jest malutki, za niedługo się skończy. I tutaj jest opakowanie też zresztą po zapachu Jo Malone z dezodorantami. Tu jest resztka,
i ten nowy, który Wam pokazałam, więc tu będą po prostu rzeczy rzadziej używane.